Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór i zapraszam Was na kolejne duchowe espresso. Kiedy małe afrykańskie dzieci pytają rodziców, dlaczego muszą mieszkać wśród gorących piasków, to dorośli się wtedy uśmiechają i zaczynają snuć taką opowieść. Kiedyś ziemia była wspaniałym ogrodem. Ludzie żyli wśród drzew, zwierząt, kwiatów i wody. Ale pewnego dnia jeden człowiek wypowiedział pierwsze kłamstwo. Anioł zapytał Boga, co powinien w tej sytuacji zrobić. Bóg nie chciał być surowy. Powiedział do anioła, weź jedno ziarenko piasku i rzuć na ziemię. Człowiek odetchnął z ulgą, gdy dostrzegł, że kara nie jest dotkliwa, nie jest zbyt surowa. Następnego dnia padło kolejne kłamstwo, a potem znowu kolejne i następne. Anioł zaś zrzucał kolejne ziarenka piasku. Jedno ziarenko za jedno kłamstwo. Ziarenka przemieniały się w strumyczek, potem w strumień, a w końcu w rwący potok opadającego piasku. Dlatego mówią rodzice, wszyscy mieszkamy dzisiaj na pustyni. A przecież wydawało się, że jedno kłamstwo to nic. Kłamstwa, niedomówienia, przemilczane prawdy powoli przemieniają każdą oazę na pustynię. W pustynię. Powiedzmy kłamstwu stop. Chciejmy ogrodów, a nie pustyni w naszym życiu. Dobrego wieczoru.